Witam. Tak jak zapowiadałem, w końcu 6510 na warsztacie, bo muszę mu tu ustawić zawory i tu nie wiem, jak będzie widać, ale chciałbym wam pokazać, że tu odpękła rura od tłumnika, dlatego postanowiłem przy chwili czasu po prostu dzisiaj, poniedziałek, 9 marca, zaraz się za to biorę, chociaż już jest chyba koło 4 po południu, bo dzisiaj był tak bojowy dzień, że aż się mózg lasuje. Z ciekawostek to byłem u wujka wjechać, pomóc im wjechać kombajnem na lawetę. Miałem jechać pomóc, a w sumie to ja wjeżdżałem, ale wam powiem, że kurczę, ekscytujące przeżycie, ale dobrze jest, się wjechało. O to chodzi właśnie, że już będę miał wyciągnięty tłumnik, a to też jest trochę więcej miejsca do tych zaworów i myślę, że to jakoś tam się da radę. Plan jest taki, żeby to po prostu tu ładnie zespałać. Pęknięcie widać, że takie jest bardziej nie pękło, bo zgniło, tylko po prostu pękło, bo drżenia, naprężenia. Także trzeba dopasować tę elektrodę i lecimy z tym koksem. Tak mi się coś nie podobało, zdawało mi się, że rysa idzie dalej, także dać mi tego spokoju, obleciałem to spawem dookoła. Artyzmu może tu jakiegoś wielkiego nie ma, ale pospawane jest, myślę, że solidnie zalane, nie pęknie. Także jest podkręcane, silnik odmuchnięty, ściągamy pokrywę. No, taka uszczelka jeszcze. O, myślę, że zawory będą ok. Co do ustawienia zaworów, trafił nie z tego silnika, a z takiego samego silnika, tej samej pojemności, tej samej budowy, tylko turbo jest na moim kanale, także macie go w karcie, możecie sobie obejrzeć, nie będę po prostu podwajał tych rzeczy, o których już mówiłem. Silnik 6-cylindrowy, także tam jest wszystko wytłumaczone, myślę, że odpowiednio, a jak ktoś ma pytania, to zapraszam do komentowania. Także regulacja jest zrobiona. Powiem, że konieczna nie była, bo zrobiłem tylko malutką korektę niektórych zaworów dolotowych. Wyglądało mi na to, jakby po prostu ktoś regulował te zawory, ale ustawił jakby za duże luzy. Także trzeba było po prostu wydechy lekko, lekko dokręcić. Powiem tak, uszczelka w miarę. Zakładamy pokrywkę.
O-ringi znalazłem. Podobne, także będzie dobrze. Spodziewałem się tu jakichś gimeli w tych zaworach, ale zostałem pozytywnie zaskoczony. Tak. Montujemy to wiaderko. O, jest na miejscu. Mam tu jakąś pasztę za tłumików. To nie wiem, czy to jest jeszcze dobre. To jest stary jak świat. Ogólnie końcówka pracy już. Dokręcam, znaczy próbuję złapać śrubę od opaski tłumika. Najdłużej to mi zeszło znowu poszukać tą śrubę, bo mi się schowała i się naszukałem. Pierwsze poskręcałem te opaski, tej, tą i tamtą, żeby potem tą czasem nie naciągać niepotrzebnie tych całych ani kolektorów, ani wydechu. Także mamy kolejny dzień zmagań. Oczywiście wczoraj 6,5 skończyłem prawie, ale prędzej skończyła mi się bateria, także 6,9 na warsztacie. Co tu jest do zrobienia? Aha, podsumowując naprawy w 6,5, to tak. Oprócz tego, co widzieliście, to jeszcze tylko przesmarowałem przednią ośkę, wydmuchałem syf z kabiny, żeby tu jakoś było i tyle. Co do 6,9, to tak, wszędzie jest pełno sadzy, ponieważ jest urwana, pękła też ta rura od wydechu. To muszę zrobić. Z tyłu tutaj mi się sączył olej z tego miejsca i kiedyś tu chyba też leciał, także chcę wymienić o-ringi na suwaku. Tutaj takie sprężynki, pierdółki, żeby to po prostu śmigało. Na razie nie wymieniam tych gniazd tak jak w 6,5. Zostają te gniazda. One tam się jakoś tam deluxe nazywają, czy jak to tam, bo chcę sprawdzić, jak tamte przetrwają sezon, czy będzie wszystko ok. Jeżeli tak, a tu się coś zacznie się robić coś niepokojącego, to zaraz będę je wymieniał. No więc mamy rozdzielacz, drugą sekcję, pierwszą już zrobiłem, ale a musiałem sobie przypominać, jak to jest podane, rozbierane. To nie jest tak, że to się robi codziennie, takie rzeczy, przez to się nie pamięta, ale cóż. Także odkręcamy tu na dole. Tu jest o-ring. Tu trzeba uważać, bo tu są takie kulki, pierdołki i naprawdę trzeba się naprawdę skupić przy rozbieraniu i przy składaniu. Spędziłem kiedyś z taką sekcją cały dzień. Nie mogłem dojść do ładu, dopiero rozebrałem drugą. Popatrzyłem. Stwierdziłem na końcu, aha, ogólnie chodzi o to, że tu są kulki, nie? Cztery kuleczki. I nie bardzo fajnie by było to wszystko rozbierać, dlatego szkoda czasu, nie?
to o, wyciągamy sobie całe. Jak już tam potem preparatem typu WD najlepiej to sprzykać, oczyścić to wszystko i tak, mamy to sprzykane. Tu wywalamy o-ring, tu wsadzamy nowe, ale to możemy później. Teraz wjeżdżamy tym całym ustrojstwem w rozdzielacz. Tak jak było. Mamy tu złożone. Teraz dajemy tutaj nowy o-ring. Tak, pyk. Nie przejmujemy się tam, bo to nam tu ładnie dociśnie, to z powrotem. Jest, dobra. Trochę trzeba czasu poświęcić na to, żeby dobrze ustawić tą klapkę tutaj. Lepiej to robić na stole tam 10 minut dłużej, a niż potem się męczyć na ciągniku i to rozbierać. Dobra, możemy składać. Co do składania. Czyste łapy i czyste części. Tak, i pamiętamy jeszcze, żeby tutaj nie zapomnieć wsadzić takiego czegoś, żeby nam przy składaniu nie wyleciało. To mi kiedyś wyleciało. Mycie podstawa. Tak więc dysk na miejscu. Rozdzielacz powycierany. Składamy. Jedna sekcja. Cały czas kontrolujemy dysk, żeby nie wypadł. Jest. I druga sekcja. Kontrolujemy, żeby dysk nie wypadł. Jest, mamy go na oku. Już nie wypadł. Dajemy płytę końcową. Płytę końcową ma takie tam o-ringi. Tak, nakrętki. Teraz moment do kręcenia, tak wam powiem, tak dość fest. O, dość fest, to będzie ile Nm. Co zostało? Zostało podłączyć linki. Linki od sterowania. Próbować raczej nie ma sensu, dopiero będzie próba, jak pójdzie praca, nie co, musi być dobrze, a na to czemu nie?
cała przyczyna tej awarii to mówię tutaj wyciek lekki. Ja mówię, zaraz trzeba zrobić, bo to wiecie jak jest, później się w sezonie się nie zrobi, bo nie ma czasu. Zawsze coś. O. A takie wiadomo drobnostki na bieżąco usuwane. Zawsze jest trochę to inaczej, a nie, że potem trzeba płóciągnika kurczę wymieniać, bo się nazbiera, nie? Ostatnio widzę aktywność mechaniczna na YouTubie jest naprawdę spora. No ale co? Taki czas to się robi remonty. Będzie czas na orkę. Będziemy robić orki praktycznie wszystkie. Jak będą siewy, też siewy będą. Będzie każdy robił. No już nie ma co do nikogo mieć pretensji, że coś tam robi. Tak mi się wydaje bynajmniej. Ale wiecie, mogę się mylić. Dobra, wiecie co? Chyba wyczerpałem temat. To co chcę zrobić, to praktycznie już na kanale było, czyli jeszcze co, zespałem tutaj ten tłumnik i także nie będę już więcej przedłużał. Myślę, że z tych dwóch dni coś zrobimy, jakiś tam film, także do następnego razu, trzymajcie się, na razie, cześć.